Like a real cat. Siema, z tej strony Agrolnik TV i dzisiaj mamy jak zbudować beczkę Meprozeta z Lego. Także tak się prezentuje cała beczka, taka prościutka i myślę, że codziennie będę jakiś poradnik nagrywał, bo wiem, że chcecie. Także. Przygotuję części i widzimy się za chwilę. Także jesteśmy już po cięciu i także tu jest bardzo mało elementów. Także potrzebujemy takiej oto klapki. Nawet nie wiem jak to powiedzieć. Oraz drugiej podstawy. Potrzebujemy jednego zaczepu. 2 yy, na 2, 1 na 2. Tutaj macie... 10x2 podajże, 6x2 grube i oraz koła. Także zabierajmy się za budowanie. Najpierw bierzemy 10x2 na i przyczepiamy to na środku. 200 do odstępu. Dalej bierzecie, złączacie beczkę. I przyczepiacie ją. Tak, żeby był jeden stut odstępu. Widzicie, nauczyłem się nawet trochę mówić. Teraz dalej. Złączacie to tak i przyczepiacie tutaj jako taki wylew gnojowicy. Teraz część taka, przyczepiamy koła. Koła muszą być przyczepione jeden stut odstępu. Tak to się prezentuje. Jeden stut czarnego odstępu. I dalej został przyczepić nam zaczep. Tutaj. Taki prosty, szybki poradnik. Teraz Wam pokażę, jak prezentuje się z ściągnikiem. Wezmę sobie 902. Tak to się prezentuje. Także... Zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, udostępniajcie oraz zostawcie lajka. Także trzymajcie się, cześć. Pa, pa.